Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15 na zegarach, czas więc na temat dla reportera. Jarek Adamek ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. I czekamy na państwa telefony pod numerem 65 529 55 29 do 9:45. Tak jest. Dzisiaj, proszę państwa, jesteśmy... Co mamy? Połowę października, więc bardzo dobry moment, żeby zadzwonić i sobie tutaj porozmawiać o czymś. Mamy dzień nauczyciela. Wiem. Dobrze, niech ci będzie. Wiem, a myślałem, że może państwo o tym wspomną, a nie, że my tu się będziemy przypominać z takimi rzeczami, że dzisiaj jest taki dzień. My dzisiaj, słuchaczy, dopytywaliśmy o ich pozytywne wspomnienia ze szkołą. Może ty jakieś pozytywne historie ze swojej szkoły pamiętasz, Jareczku? Same pozytywne. Ale że na przykład, że co? Ja mam same pozytywne. Wyłącznie. No coś nie chce się kolega pochwalić. No nie chce się kolega pochwalić. Filip Wybieralski się pochwalił. Tak, to prawda. No bo on był prymusem. Bo to samo powiedziałem, tak też mi się wydawało. Dobrze. I ulubieńcem pani. Wrócimy do tej dyskusji być może, natomiast teraz odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja... Odnośnie wczorajszego telefonu, tu mi chodzi o Sobiałkowo. No. Sprawdziłem, byłem rano. To firma Mila obsługuje. Spółka Mila. Okay. Chyba tak, no, bo to tam pisze Mila na autobusie, nie? Czyli Leszno. No i tak, PLR rejestracja dokładnie była, PLE i tam i tak dalej, nie? Dobra, dziękuję panu bardzo. Jeszcze jedno, bo mówię, to jest nieaktualny z 2020 roku, nie? Ten rozkład. Rozkład jazdy na przystanku. A tu są dwa przystanki, nie? Bo jeden jest od Mieskiej Górki, a drugi jest tu od Dłoni. I na nie? Obu jest z zeszłego roku? Tak jest. Aha, tak. Dobra. Dziękuję bardzo. Jak coś tego, to proszę poinformować. Dziękuję bardzo. Jeżeli będzie, to ja panu zadzwonię. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Sobiałkowo i okolice Miejskiej Górki. 65 529 5529. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ktoś za kółkiem. Witamy pana kierowcę. Tak, chciałem serdecznie pozdrowić was wszystkich i przypomnieć, że dzisiaj nie jest Dzień Nauczyciela, tylko Dzień Edukacji Narodowej. Ale popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Ale pan ma rację, tak, że ale... w edukacji to nie tylko nauczyciele. Nie, dokładnie, nie omijajmy również administracji, sprzątaczek, woźnych i tak dalej. Absolutnie, też o tym dzisiaj wspominaliśmy. Bardzo często, ewidentnie pan nie słuchał od samego rana. A dobrze żyć z woźnym to była podstawa wszelkich sukcesów w szkole, przypominam. Jak się człowiek z panem woźnym przyjaźnił, to pan woźny wyreklamowywał z lekcji, bo trzeba mu było pomóc szafę nosić albo skręcać. Tak było. Więc ja pozdrawiam też właśnie wszystkich pracowników administracji. To trochę tak jak z paniami w dziekanacie, że trzeba z nimi to przeżyć. To wtedy życie płynie po różach i to po płatkach, a nie po kolcach. 65.5. Pozdrawiamy pana kierowcę. Wszystkiego dobrego życzymy. Czyli mamy jednak historię kolegi redaktora ze szkoły, że jednak te kontakty z woźnym, że noszenie szafy. Co ty tam jeszcze nosiłeś? Wyreklamowywanie z lekcji było moją specjalnością i to były różne sposoby. Innym sposobem mamy coś wspólnego. Były olimpiady wszelkie, przedmiotowe. Na przykład olimpiada wiedzy o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. O, cudownie. Przez którą przez miesiąc nie musiałem chodzić na kilka strategicznych lekcji. Proszę. 65 529 5529. Czekamy na telefony cały czas. Tego nie rozumieją, co to była olimpiada wiedzy o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Było coś takiego. 65 529 5529. Linia jest wolna, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja dzisiaj też tak wspominając szkołę i Dzień Edukacji Narodowej, zwanym Dniem Nauczyciela, wspomniałem o tym, że ja bym mógł wrócić tak na tydzień do szkoły, ale bez matematyki. O, to ojej, to tam wraca nawet i na dwa.
Ja bym wrócił nawet z matematyką, jak na tydzień. Nie. Na tydzień nie ma problemu. Jeśli wtedy ktoś... oceny nie zdążyłyby się posypać. Nawet. Jeśli ktoś by mi wymienił nauczyciela, to proszę. Dobrze. Nie wnikajmy. Czekamy na kolejne państwa telefony. Mogą państwo oczywiście także pozdrawiać swoich pedagogów i innych kowali waszego losu, którzy was w czasach edukacji ukształtowali, tak czy inaczej. Ja też pamiętam jedną historię z woźnym. No, dawaj. Ale to taka, wiesz, historia... A, to nie, wyłączam mikrofon. To nam opowiesz na zapleczu. Ale pomocny był bardzo, za co jestem bardzo wdzięczna. Na tacz, co cię woził? A ja... Nie, to była zupełnie... Zobacz, a to złośliwość jakaś taka, nie? Mamy telefon. O, bardzo dzień dobrze. Dobry. Witamy, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Witamy. Panie Adamek, to jest taka sprawa. Dzwoniłem już miesiąc temu do was do radia. Chodzi o przycinanie drzew, pielęgnacja tak zwana drzew od ronda Inki na ulicy Niepodległości do wjazdu na osiedle ogrody. Tam są takie same kikuty, Biedronka, nie, naprzeciw. Mhm. I tym się nikt nie interesuje. Dzwoniłem bezpośrednio do Zieleni Miejskiej, nie? To wie pan, co mi odpowiedział? Tak, my mamy kosz, ale pielęgnację drzew robimy jesienią. A ja go się pytam, proszę pana, a co my mamy teraz za porę roku? No on tak. Może żyje na innej półkuli, nie? No. Od ilu? 3 tygodni mamy jesień kalendarzową, tak? No właśnie. No. Dobrze. Czyli, I to kikuty tak stoją, tak chore drzewa tam są, że naprawdę, proszę pana, to zagraża bezpieczeństwu i tak dalej. Dobrze, czyli jeżeli panu powiedziano, że jesień, to do 21 grudnia mają czas, liczymy im w takim razie, że ten kwartał jesienny, czy ta pora roku jesienna już biegnie i bardzo prosimy, żeby na Niepodległości, na wysokości właśnie tego marketu przycięto te drzewa, które zagrażają. No, oczywiście, no przypomnimy się w tej sprawie, ale tak jak mówię, my możemy tylko grzecznie prosić. Oczywiście. I my to oczywiście. bardzo grzecznie razem z panem słuchaczem prosimy. Dziękuję. Kłaniamy się w pas zarówno panu słuchaczowi, jak i miejskim służbom odpowiedzialnym za to, żeby tam się zrobiło bezpieczniej, jeżeli rzeczywiście, no niech tam ktoś sprawdzi po prostu, czy zagraża, czy nie zagraża, czy trzeba, czy nie trzeba te drzewa przycinać. 65 529 5529. Zapraszamy. Co tam dzisiaj? Ja przypominam, że oczywiście można do nas dzwonić we wszelkich sprawach, zarówno takich właśnie doraźnych, różnych małych niedogodności, które gdzieś tam państwu przeszkadzają, jak i na przykład jakichś większych tematów takich do poruszenia, żeby reporterzy, nie wiem, potem rozwinęli temat w portalu LKPL i w naszych wiadomościach. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu, dzień dobry pani Patrycji, która ci się tak uroczo śmieje za plecami panów redaktorów. Pani Patrycja uśmiecha się teraz również. Ale ja po prostu się tak zastanawiam, jak to ma być. Panie Adamek, panie Adamku, panie redaktorze, panie Jarku. A najbardziej to się zastanawiam, jak jest panie Adamek i panie Adamku. Ale pozdrawiam pana, panie redaktorze. Dziękuję pani pięknie. Wszystkiego co najlepsze i panu redaktorowi Erykowi. A szczególnie cieszę się, że pani Patrycja pojawiła się po prostu. A jak my się tu cieszymy, proszę pani. No dokładnie, więc wszystkiego co najlepsze państwu życzę. I dziękujemy za miłe słowa. Którzy tworzą Radio LK. Tak, dziękuję pani bardzo. Ja codziennie rano wchodząc do radia i widząc Patrycję, składam ofiarę z kadzidła i synogablic, że ona wciąż z nami tu jest. A jeżeli idzie o moje nazwisko, no proszę państwa, to taka anegdota kogoś innego oczywiście dotycząca, ale bo zdarza się, że ktoś dzwoni i pyta mnie, najczęściej jacyś ludzie, którzy próbują mi coś sprzedać, czy ja rozmawiam z panem Jarosławem Adamek. Ja wtedy mówię, ale proszę pani, ja się deklinuję, a pani mówi, to ja za chwilę zadzwonię. O piękne, o bardzo ładne. A to było kimś innym, a taka anegdota bardzo mi się spodobała. Słuchajcie, odmieniajcie mnie jak chcecie. Znaczy, jak to mówią, byle po nazwisku, tak?
I byle z sympatią. A z tym już różnie. 65 529 5529. To jest nasz numer telefonu. Jak Państwo słyszycie, tematy są przeróżne. I no właśnie, sprawy wszelakie, ale też... Przeróżności poruszamy. Przyznam się szczerze, że bardzo, bardzo dawno nie miałem okazji wypuścić takiego dźwięku pod tytułem Kwiaty i motyle, które na czarno na moim prawym monitorze jest, także być może się uda przy tym telefonie. A kto wie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z taką prośbą. Czy można coś rozwiązać z przychodnią Puls w Kościanie? Ponieważ ciężko tam się dodzwonić. Rzecz biorąc, dzwonię już od zeszłego tygodnia, od wtorku. Nikt nie odpowiada na telefony. Mhm. A chcę zarejestrować dziecko 2-miesięczne do lekarza. No nie da rady. No, a, ma ludzie... pan, a ma pan możliwość internetowego zarejestrowania dziecka? Nie. Bo niektóre przychodnie mają taką opcję, że można przez internet rejestrować. Panie redaktorze, wszystkie przychodnie przyjmują normalnie, tylko jedyna w Kościanie przychodnia Puls ma jakieś problemy. A oni mają jakichś super lekarzy? Powiem szczerze... Czy są tacy jak wszędzie? Tak, tak, dokładnie. No bo ja przypominam, proszę Państwa, że jest też możliwość zmiany lekarza rodzinnego, tak? Ja to powtarzam, znaczy my możemy to przychodnie bardzo serdecznie pozdrowić i prosić o to, żeby jednak może przestawili się na taki bardziej otwarty tryb pracy, jeżeli idzie tak, o pacjentów. Dokładnie. Natomiast ja zawsze Państwu powtarzam, jeżeli idzie o te podmioty, to nie jest tak, że my tam jesteśmy przypisani matko jedyna i trzeba i koniecznie i musimy na kolanach, bo po pierwsze można zmienić lekarza rodzinnego, po drugie, jeżeli Państwo uważacie, że nie jest Państwu odpowiednio świadczona usługa medyczna, za którą Państwo płacicie w swoich składkach ubezpieczeniowych, można się skarżyć do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiem, że wiele osób już takie skargi rzeczywiście składało i Narodowy Fundusz Zdrowia ma tam taki dział, który rozpatruje te skargi i kontroluje te podmioty. Rozumiem. Także my oczywiście pozdrawiamy przychodnie Puls, bo mamy nadzieję, że to jest jakiś, nie wiem, mały problem typu zepsuł wam się telefon, ale już, że już go naprawicie, już będziecie odbierać, a najlepiej jakbyście drzwi otworzyli. Dokładnie. W końcu dokładnie jesteście, tak, drodzy medycy, zaszczepieni chyba. Tak jest, tak jest. W pierwszej kolejności. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Teraz już trzecią dawkę, co niektórzy chyba dostają. Mhm. Tak jest. My nie, bo my młodzi i niemedyczni. 65 529 5529. Mamy jeszcze 3 minuty do przerwy, tak jest. Więc jeszcze myślę, że z jeden albo dwa telefony możemy przyjąć. Ktoś dzwoni. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałbym pozdrowić mojego szwagra Krzysztofa, który myślał, że wczoraj dzwoniłem, bo ktoś miał podobny głos do mnie i chciałbym mu podziękować przede wszystkim za to, że zawsze, gdy mam problem z komputerem, to szwagier jest i czy pomoże. Dobry szwagier to podstawa. Pozdrawiamy szwagra Krzysztofa bardzo. Poszło w świat. Swoich szwagrów osobistych też. 65 529 5529. Ważny szwagier Krzysztof, trzeba przyznać. No tak, bardzo. To pozdrawiamy, bo słucha zapewne tematu. No, dziś miejmy nadzieję. Tak, tak, tak. Ja myślę, że jakąś audycję pozdrowieniową swoją drogą by trzeba było wymyślić. O, do szefa trzeba się uśmiechnąć, także się... Ja? Znaczy można się w radiowiance pozdrawiać z tego, co słyszałem, tak? To też, no ale to jest jednak audycja taka przeznaczona dla samotnych sprawach. Ja się zawsze mówię, jestem radiowym kardiologiem, jak prowadzę radio randkę. A widzisz. A ja, jak się nazywa? Ja od czego jestem? Od wątroby chyba, tak? Co komu na wątrobie leży? To. Jak się nazywa? Internista? Wątrobomistrz. Wątrobiarz. Nie wiem, jak się nazywa specjalista? Jarek Adamek, nasza radiowa wątrobianka, no brzmi to nie najlepiej. Lebelka. Dobra. Nie idźmy w tę stronę. 65 529 5529, minuta do przerwy, więc jeszcze jeden telefon przyjmiemy. Dzień dobry. Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Ja pozdrawiam całe Radio Elka, cudowną audycję, przede wszystkim panią Patrycję, którą uwielbiam. Witamy w klubie uwielbiaczy pani Patrycji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie. A panów też uwielbiam, panowie no to, kamień serca. Redaktorzy. Ale nie, my panią rozumiemy. To ja tu, ale jakby za to, ja tu jestem prezesem fan klubu Patrycji. Dobrze, kłania się deklaracje serdecznie. Wszystkiego dobrego dla pani. Muszę umieścić w internecie. Dziękujemy i teraz myślę, że krótką przerwę zrobimy.
Druga część tematu dla reportera przed nami. Mamy już też pierwszy telefon. Odbieramy zatem. Pierwszy w tej części meczu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzwonię z Kostynia i chcę serdecznie podziękować Radio Elce, bo na Bojanowskiego 1, a pięknie sprzątnięte, ślicznie wygląda i miło się przechodzi. Więc proszę kwiaty i bacyle do redaktorów Radia Elki. I oczywiście pozdrawiam serdecznie. Bardzo pani dziękujemy, no a my oczywiście te kwiaty przekazujemy także w stronę tych, którzy to sprzątnęli, gdyż my tutaj sami tego nie sprzątaliśmy, chyba że nasza koleżanka reporterka z Gostynia, to nie wiem. A pozdrawiamy Aldonę. Pozdrawiamy Aldonę przy okazji. A kwiaty i motyle jak najbardziej. Erik, odpała, który masz uszykowany od 3 dni. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za posprzątanie ulicy Bojanowskiego w Gostyniu. I oczywiście czekamy na kolejny telefon. Już chyba mamy. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu, słuchamy. Dzień dobry. Ja chciałem typowo do sprawy dla reportera, ale nie pamiętam numeru. I właśnie się pan dodzwonił. A, to jak? Pan jedzie prosto z mostu od razu. Halo? O co chodzi? Słuchamy. Halo? Halo, no jest pan na antenie. No dobra, to pozdrawiam. Dobrze, ja w takiej sprawie... Ja byłem u pana redaktora w sprawie tych wieczorów takich płytowych. A, tak, rockowych. Tak, wczoraj pan był, tak, rzeczywiście. No, tam panu pyrkę przyniosłem i te... To prawda. Pyrka jest oprawiona. Bardzo dziękujemy. No cóż, no mówię, to jest bardzo interesująca propozycja, ale to naszemu zarządowi została nieprzedstawiona i co oni decydują, to zobaczymy. Gdybyż to ode mnie zależało, no właśnie. To byśmy uszczęśliwili. Albo by było takie radio, którego nikt nie słucha, bo takie też na świecie są. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Pan taki rzeczywiście zapalony rock'n'rollowiec. Dzisiaj już coraz mniej takich ludzi, ale miło było spotkać. Dziękuję, pozdrawiam pana. Pozdrawiam serdecznie, odbieramy już kolejny telefon. Dzień dobry, chciałam podziękować za reakcję i służb przycięcia krzewów na ulicy Krasińskiego, bo zostało to wykonane w końcu. A wiemy, tak, jest nawet artykuł na LKPL. Okej, okay. Miejskie służby, zarząd drugi zieleń, bo to na pewno te dwie instytucje tutaj współdziałały i dla was kwiaty i motyle. Dziękujemy pięknie i odbieramy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Mam taką sprawę. Jak się jedzie, proszę pana, do ulicy Dekana w stronę tej nowej szkoły za Kauflandem, to zaraz za rondem Dekan Rondo, za rondem jest zakręt w lewą stronę, to jest pod kątem prostym i tam by trzeba było na środku, proszę pana, zrobić biały pas. Dlaczego? Dlatego, że ci, co jadą od tej szkoły, to po prostu, proszę pana, ci, co jadą tutaj od tej strony, to ścinają w ogóle jezdnię. I już parę razy ja tam stałem, to, proszę pana, by były wypadki. Chodzi panu... Oj, mamy... Gdyby pan radio ściszył, to byśmy się lepiej słyszeli. O skrzyżowanie zaraz za rondem... prosto się jedzie, wie pan, i skręca. Czyli konkretnie chodzi o ulicę Zamenhofa, to jest wjazd w ulicy za osiedle Zamenhofa, jak dobrze kojarzę. Tak, ma pan rację. Okay. Pana, tam są garaże, wie pan, i ten, co wyjeżdża, ten, co tu jedzie z tej strony z Dekana, to on ścina, wie pan. Mhm.
i może być katastrofa. Normalnie ścinają, no. Może pan sobie zobaczy sam. Codziennie a, to już to wiem konkretnie, o co chodzi. Chodzi o ten zakręt koło WKU niedaleko. No, tak ma pan rację. Tam w okolicach Titanika. W okolicach Titanika, tutaj. No, bo tam, no może pan sam zobaczyć, że ci, co jedą z tej strony, zamiast jechać przy samych samochodach, skręcaj w lewo, potem jest drugi zakręt w prawo, no to oni ścinają, wie pan, i ci, co z tamtej strony przyjeżdżają, no, no niestety. Dobra. Swoją drogą, mieszkańcy Zamenhofa, dajcie nam znać, czy tam rzeczywiście jest tak, że tam dochodzi do jakichś stłuczek, przetarć, niebezpiecznych sytuacji, bo to na tą komisję do spraw bezpieczeństwa oczywiście możemy wysłać jako kolejną propozycję, żeby tam troszkę poprawić tę przepustowość tego zakrętu, czy tego skrzyżowania. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się dowiedzieć, czy coś wiadomo w sprawie tej ubikacji w śmigu przy cmentarzu. Nie mam żadnej odpowiedzi. Aha. Ale dobrze, to koledzy z Kościana tu przypomnę, czy będzie coś takiego w śmiglu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 65 529 5529. Czekamy na kolejne telefony. Jeszcze kilka chwil tematu dla reportera. Dokładnie 7 minut. 7 minut, więc zadzwońcie do nas w sprawach, które wam sens oczu. Dzień dobry. Halo. Halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry, ja dzwonię z Trowi tej przychodni Puls. Aha. Tam są jeszcze dwa numery, pod które się można bez problemu dodzwonić. O. Już. To jest 600. Okej. Okay. 924. Mhm. 744. Mhm. Oraz 603. Mhm. 129. 008. Okej, okay. Dziękujemy pani bardzo. Jeżeli słuchacz, który się żalił na to, że nie może się dodzwonić do tej przychodni w Kościanie, jest na nasłuchu, to mam nadzieję, że sobie zanotował, a jeżeli nie, to my to mamy zanotowane, więc jak pan słuchacz się do nas odezwie, to mu te numery powtórzymy. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam. I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwoniłem jakieś 2 tygodnie temu do państwa odnośnie tych naszych przybytków leszczyńskich o nazwie Wisienki. Chciałbym się dowiedzieć, czy w tej sprawie coś pan redaktor ruszył. Wisienki. Czy ten temat został jakoś tam nagłośniony i czy coś w tej kwestii się robi, bo czy służby, tragedia, no. Czy służby celno-skarbowe coś tak robią? No, czy kontrole są przeprowadzane? No, musiałbym ich zapytać, czy rzeczywiście przeprowadzono kontrolę. Kontrolę kontrolami, a bo pan dzwonił w sprawie swojego kolegi, który ma problem. Tak, dokładnie pan pamięta. No, uzależnieniem. Nic się, panie redaktorze, w tej kwestii nie zmieniło. No jest. Ja myślę, że to jest tak jak z alkoholem. Jak ktoś już pije, to będzie pił, no i... Tak, i jak pan wie, prohibicja niewiele zmieniała w tych sytuacjach rzeczywiście, tak, na czym też się zresztą niektórzy mocno przekonali, także jakąś terapię myślę, że trzeba by pomyśleć. W jego przypadku terapię, ale tutaj w przypadku wielu ludzi, którzy rujnują rodziny i budżet rodzinny, to nie wiem, czy tutaj każdemu się należy terapia, czy nie lepiej by było zainteresować się czy te maszyny są rzeczywiście niezgodne z prawem, tak? Ja nie wiem, czy one są jakoś legalizowane, czy one tak jak inne przedmioty podlegają opodatkowaniu, to by trzeba było sprawdzić właśnie w tych służbach. Czy w każdym cywilizowanym świecie, panie redaktorze, są kasyna. Jeżeli ktoś jest zdecydowany na grę, na jakiś hazard tego typu, to udaje się w takie miejsce i wiadomo, po co tam idzie. A tutaj pod przykrywką baru, pod przykrywką nie wiem czego, jakiś tam wisienek śmieszny, dzieje się to, co się dzieje i to jest wszystko legalnie. Tak jak wiele sytuacji i wiele rzeczy w naszym kraju, które pod jakąś tam przykrywką niby funkcjonują prawnie, a tak prawdę mówiąc, to jest wszystko okradanie ludzi, złodziejstwo, jedno wielkie bandytstwo. Więc ktoś robi olbrzymie pieniądze na tym, że ktoś później nie ma co do garka włożyć i to tak wygląda. Okej, okay, dziękujemy bardzo. No oczywiście to tak jest, tak jak pan powiedział w Polsce, że no, takie mrugnięcie oka, wszystko nie, wiele rzeczy działa, tak? To ja przypominam temat dopalaczy, gdzie to szło
w handel jako co, materiały kolekcjonerskie na przykład, tak? Wszyscy wiedzieli, o co chodzi, a i nikt z tym nic nie mógł zrobić. Witamy serdecznie. Kolejna osoba. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja do radia się dodzwoniłem? Tak. Proszę pana, dzwonię w takiej sprawie, bo przed chwilą pan dzwonił w sprawie tych punktów maszyn, zdaje się, tak? Mhm. Ja chciałem powiedzieć, że niejednokrotnie świadkiem byłem, jak tam nawet i policja wjeżdża, bo jakieś awantury i nic nie działają, proszę pana, w tej sprawie. Chodzą gdzieś tam, kogoś piszą, niby ten, ale punkty jak działały, tak działają. Niby była ustawa, że nie można, a punkty działają. Jak to jest? Zadaję pytanie. No pewnie tak to jest, że są sprytni ludzie, którzy wykorzystują wszelkiego rodzaju luki w prawie. No ale przecież weszło niby prawo, że to ma być zakazane, że tylko oficjalne tam kasyna, które są porejestrowane, które tam miały być, wszystko miało być zalegalizowane, a nagle jest tak, że wie pan, działają, punkty działają, w Lesznie kilka punktów działa, nic się z tym nie dzieje. Ktoś tu powinien przyłożyć do tego, wie pan, uwagę na to zwrócić i ktoś tu się powinien do tego przyłożyć. Okej, dziękuję bardzo. Ja powtarzam, dzisiaj mamy mnóstwo sprytnych ludzi, którzy doskonale wślizgują się we wszelkiego rodzaju luki i wykorzystują. Więc w końcu, z całym szacunkiem dla prawników, no trochę oni też z tego żyją, żeby takie luki w prawie znajdować. Ostatni chyba telefon dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Witamy. Na początku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić całą ekipę Radialka. Witamy serdecznie, pozdrawiamy. Słucham was bardzo fajnie, bardzo podoba mi się to radio, jedno z najlepszych, które ostatnio słucham tutaj. Tylko jako słuchacz mam takie pytanko i jak to jest u was? Dlaczego macie na przykład kalendarium historyczne i to tak słychać, jakby to było nagrane i 3 razy dziennie odtwarzane? Bo kalendarium jest 3 razy dziennie, po 6, tak, po 11, po 17. Tak, tylko no wiecie państwo, tak słychać jakby to było, nie że mi się coś nie podoba, żeby nie było, bo bardzo mi się to wszystko podoba, nie? Tylko też jak jest, chodzi też o muzykę, to leci 3 razy dziennie ten sam utwór. Jakby ktoś na przykład... To jest nasz aktualny powerplay, też powtarzamy, że nie, to jest nie, najczęściej grany. Ja mówię o kalendarium historycznym, jak jest tam później. Że nie? Za często, czy że za rzadko? Nie, chodzi mi o to, że tak, ja mam takie wrażenie, jakby to było nagrane i leci cały czas to samo po prostu. To jest magia radia, to się nazywa magia radia. No w radio tak się zdarza, że niektóre dźwięki są nagrywane. Wiele dźwięków, które pojawiają się w wiadomościach, to także dźwięki nagrane. I kalendarium również jest tak zwanym stałym punktem ramówki, przygotowanym przez naszą dziennikarkę i emitowanym w odpowiednich punktach scenariusza. To jest fajne, tylko, że na przykład leci ten sam tytuł, a jakby poleciały 3 różne, na przykład jakby ze to my na obronę mamy to, że o poranku słuchają u nas inni słuchacze i po południu też inni. No, nie, ja wszyscy mają nie wszyscy mają możliwość, nie wszyscy są tak szczęśliwi jak pan, że mogą słuchać cały dzień. Ale dobrze, żeby zakończyć i pogodzić wszystkie racje, a ponieważ dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, to ja przytoczę słynną łacińską maksymę repetitio est mater studiorum, czyli powtarzanie jest matką uczenia się. Jak pan usłyszy 3 razy, że jest 687. rocznica urodzin Kartezjusza, to pan będzie wiedział i pan wygra milionerów, pan zarobi milion i wtedy odpali pan nam kawę. O. I tylko chciałbym na koniec, bo to bardzo, bardzo też pozdrowić panią Patrycję i podziękować za kiedyś paręnaście lat temu za naukę dobrego czytania na pewnym kursie. A i pan tak przy okazji wiek wypomniał paręnaście lat temu, jak pan powiedział. Paręnaście lat temu to ja byłem na kursie, więc nieważne. Ona przecież w przedszkolu jeszcze wtedy była, proszę pana. Oj tam, panowie. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie i bardzo się bardzo dziękujemy, cieszę, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Cieszymy się, że pan nas słucha i mamy nadzieję, że jutro pan nas też będzie słuchał o 9.15, kiedy będzie temat dla reportera. A, przepraszam, 15 po 11 jeszcze zapraszam na rozmowę z panem Patrykiem Józefowiczem. Nowy szef koła Platformy w Lesznie, czyli można powiedzieć nowa gwiazda tej opozycyjnej partii. No zobaczymy, jakie ma plany i co będzie chciał w tym mieście zrobić. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście.
Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.